Wyniki konkursu na najlepszy blok roku 2008 zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 lutego w restauracji Rondo Royal w Warszawie. Konkurs zorganizowany został przez portal onet.pl pod patronatem serwisu blog.pl. Na gali poznaliśmy zwycięzców w 10 kategoriach tematycznych, zdobywców wyróżnień głównych, nagrody internautów oraz wyróżnień specjalnych. Tytuł blog roku 2008 otrzymał blog mójtata.blog.onet.pl, którego autorką jest 14-letnia Patrycja. Jestem przede wszystkim bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się tego i jestem bardzo szczęśliwa, bo blog zaczęłam prowadzić 1 listopada i dla mnie największym to jest zaskoczeniem, że odniosłam sukces w tak krótkim czasie. Organizatorzy konkursu wręczyli wyróżnienia specjalne dla blogerów, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i postrzegania blogosfery. Wyróżnienia specjalne otrzymali Krystyna Janda, Halina Bieżuńska oraz Grzegorz Marczak. W 2004 roku onet.pl uruchomił nową usługę umożliwiającą pisanie blogów. Dość szybko zorientowaliśmy się, że liczba osób zainteresowanych tym tematem jest bardzo, bardzo duża i że treści, które są publikowane przez osoby na blogach, są naprawdę bardzo interesujące. I wtedy postanowiliśmy zorganizować po raz pierwszy konkurs po to, żeby pokazać te nasze ulubione blogi, znane nam i czytane na co dzień, wyróżnić i nagrodzić. Dziś mamy galę 4. edycji tego konkursu i miło nam, że cały czas konkurs cieszy się dużą popularnością. Jak przyznał się jeden z dziennikarzy TVN-u, nie dla wszystkich blogowanie to pasja. Dla większości z Państwa, którzy blogi piszą, pisanie bloga to pasja, prawda? Mnie na przykład, jak piszę swojego bloga na portalu tvn24.pl, to też pasja często ogarnia szewska pasja. W listopadzie roku 2008 z serwisów blogowych w Polsce korzystało 6,8 miliona polskich internautów, dokonując 367 milionów odsłon miesięcznie. Łączny czas spędzony na blogach przez polskich internautów wyniósł 7 milionów godzin.